Witam hodowców i hodowczynie. Jak co roku zapraszam na aukcję na nasze gołębie. Co roku w grudniu mam taką umowę z Krzysztofem Kłosem, że wrzucam tam około 10 gołębi po najlepszych gołębiach, jakie u siebie uhodowałem. No i w tym roku również przygotowałem 10 czy 11 gołąbków, które mam nadzieję, że ukażą się. Przygotowujemy już zdjęcia. Ukażą się 15 grudnia na naszych gołębiach. I w skrócie chciałbym opowiedzieć o tych gołębiach, gdzie naszykowałem właśnie też trochę nowych gołębi, które bardzo dobrze mi się zaczęły spisywać na hodowli. A więc kupiłem gołębia. To jest wnuk Blixena, oryginalny od Deo Herbotsa. I Blixen był złączony z Julią, z jedną z najlepszych samic od Engelsa. I po tym samczyku mam w tym roku bardzo dobre gołąbki, które super mi się zaczęły spisywać. W pierwszym roku uciągłem 5 gołębi z różnymi samicami po tym samczyku. Jest niebieski, bardzo podobny do Blixena. Już porównywałem nawet zdjęcia. On jest taki niebieski, delikatnie mazany. No i właśnie po nim naszykowałem jednego gołąbka, samiczkę 8704, a ten właśnie wnuk Blixena był złączony z wnuczką Blixena, gdyż kupiłem też od Stefana Stembergena wnuczkę Blixena. Stefan ma syna, jednego z najlepszych rozpłodowych gołębi u siebie, z tego co mi mówił, od Wenda Nabele, zapłacił za tego gołębia około 20 tysięcy euro. Ja po tym gołębiu mam właśnie samiczkę u siebie i ten u niego Blixen był z Venus od Gabi Vendanabele i ja te dwa wnuki Blixena połączyłem ze sobą i właśnie jest też taka piękna samiczka niebieska, wpada delikatnie w mazane. No laleczka, bardzo mi się podoba, to jest pierwszy gołąb, którego naszykowałem. Drugim gołąbkiem, którego naszykowałem, jest 8702. Jest to po samcu Defale z 11 roku 270, który już od 2 lat gra kluczową rolę na moim rozpłodzie. Jest to gołąb z Gintera Prange, czyli córka 261, tego gołębia, który był 10 razy pierwszy. Złączona była z bratem 261 i właśnie takiego imbreda na rozpłodzie posiadam. Super gołąbek, to właśnie z tych gołębi też miałem, rzadko się to zdarza, rzuca gołębie z białymi ogonami. No naprawdę wyhodowałem 2 na razie. No oczywiście te gołębie bardzo źle kończą przez jaszczębie, ale rewelacyjnie leciały. I tego 270 samczyka złączyłem z samiczką 44-43. Ona również jest, czyli to jest tak, ojciec z córką złączony i po nich jest gołąbek, a 270 z dołu był złączony z samiczką od Wojtka Handerka. To była córka tego srebrnego medalisty, od niego 16-20. Rewelacyjny gołąb. Naprawdę bardzo dobry. I złączyłem ojca z córką. To jest kolejny gołąbek, którego przygotowałem na aukcję 8702. Następnym gołębiem jest 86-81. Jest to gołąb po gołębiu 4-5-5-5. To jest, no myślę teraz, również jeden z najlepszych rozpłodowych gołębi u mnie na gołębniku. To jest po nacjonalu, po tym moim nacjonalu, którego nazywam Belgu z końcówką 215. I 215 był złączony ze swoją córką 408. Olimpijką, która była no, jedną z rewelacyjnych samic u mnie na rozpłodzie. A ich syn znowu był złączony z samiczką, ten 4555, z samiczką Belgą od Stefana Stembergena z 2013 roku, którą dostałem w prezencie na targach 2 lata temu i okazała się jedną z najlepszych gołębi u mnie również na rozpłodzie. Jej troje dzieci, które uciągłem jako roczne, rewelacyjnie. Mieliśmy taki lot. To był najlepsza seria typowana z maratonu. To było tutaj na cały rejon, brało na dwie strefy, brało 18 tysięcy gołębi udział.
to było 710 km. I te trzy samice z tej samicy usiadły jako pierwsze typowane na te 18 tysięcy gołębi włożonych, dlatego wtedy też moja żona tą serię z tego lotu wygrała i była mistrzem rejonu piątego właśnie w tym. No to, a ten gołąb właśnie, to też jest z Gabi Vendanabele złączony na Rudo Klasensa, Kleine Super Krak i właśnie tutaj z Blixena. 100% inbred Blixen na Gabi Vendanabele. No bardzo dziękuję Stefanowi za tę samiczkę i w połączeniu właśnie ta samiczka z tym 455 daje bardzo super gołębie. W ogóle ta samiczka z różnymi samcami też rewelacyjnie przekazuje. I to jest właśnie gołąbek 86-81. Drugi gołąb 86-71 to jest ten sam gołąb po tej samej parze. Kolejnym gołębiem, którego przygotowałem, to jest gołąb 86-88. Jest to po samczyku, którego dostałem w prezencie od Roberta Majchrzaka. No, tak zwany nick, bardziej ludzie go kojarzą z nickiem Kamczatka, jak byłem u niego kiedyś. Bardzo fajny człowiek, ma, myślę, że w tej chwili jedne z lepszych gołębi w Polsce ogólnie pod względem rozpłodowym, ale bardzo, bardzo, bardzo dobry człowiek i podarował mi mutka takiego malutkiego, który właśnie on był po gołębiu. On kupił od Stasia Zborowskiego samczyka, tego olimpijczyka i złączył go z Weroną. To była Werona od Piet van der Merwe. No, jedna z rewelacyjnych samic, która jak się później sprzedali na Pipie, jak się później okazało po sprzedaży, to jej dzieci wygrywały wiele narodowych lotów i później szukali tego gołąbka, no ale Robert już go kupił i złączył ze Zborowskim. Jak byłem u niego, to podarował mi tego młodego i mam go u siebie na rozpłodzie. Rewelacyjny. Po nim też naszkołem właśnie jednego, a z dołu matka to jest też samiczka, którą miałem pożyczoną od Roberta. Jak byłem u niego, to pożyczył mi takiego samczyka od Kopmana. Nelan z Kopmana, a z dołu był połączony też również z samiczką od Roberta pożyczoną i to była po bracie Deutsche Witte. I ja uhodowałem u siebie takie gołębia 16-13 i złączyłem właśnie z tym gołębiem od Roberta po Weronie i po tym olimpijczyku od Stasia Zborowskiego. No i to jest jednego gołąbka przyszkolowałem 86-88 również na aukcji. No myślę, że w tym roku trochę przygotowałem gołębi takich niezimbrydowanych, ale z takich, z jednych z najlepszych półek, które teraz są kolejnym. I to jest drugi gołąbek z tej samej pary, 86-78. Kolejne dwa gołębie to jest po moim samczyku 512, a 512 był po belgu 215 Nationalu i po Nationalu był złączony z wnuczką 3023 i to jest ten u mnie też jeden z lepszych gołębi na rozchłodzie 512 i tego gołębia złączyłem również z taką samiczką od Wiesława Młota w tamtym roku na wystawie. Jak była wystawa, poszedłem do niego na stoisko, że się znamy, to mówił do mnie, że mogę sobie wybrać gołębia, jakiego chcę w prezencie, ale ja powiedziałem, że żeby on mi wybrał po prostu, on zna swoje gołębie lepiej i podarował mi samiczkę 166. Była to siostra olimpijki 12592 w Poznaniu, która miała piąte miejsce. To ten gołąb się wywodził też z Petera Trosta i ze Schneidera gołębi, z Oswalda tam, z tych gołębi. No i złączyłem tą parkę, też przygotowałem. No i co jest już takie ciekawe, Wiesiek podarował mi tego gołębia, tą 166 samiczkę, ale ja mówię: Wiesiek, no to ja nie chcę nic za darmo, przyjedź do mnie, wybierzesz sobie cztery gołębie tam młode. Przyjechał w tym roku przed sezonem lotowym, wybrał sobie cztery gołębie młode, z czego jednego, tak jak mi mówił, musiał usunąć, bo coś tam po jakimś czasie coś z nim było nie tak, ale trzy gołębie rewelacyjnie skończyły mu loty. Nawet dwa mają chyba komplet konkursów z tego, co mi mówił i nawet z jednego lotu był
mój gołąb pierwszy na oddział, pierwszy i trzeci, także Wiesiek bardzo zadowolony, mówił, że rewelacyjnie sobie wybrał. Właśnie z tego co kojarzę, to też ma tego gołębia z tego 4-5-5-5 sobie wybrał, musiałbym tam zerknąć. No i to właśnie też jest po tym gołębiu naszkowane, po tej parze 86-92 i 86-85. Kolejnym gołębiem, którego przygotowałem, jest 86-87. Jest to gołąbek wyhodowany po gołębiu. Była aukcja wtedy na dzwony. Ksiądz Jurek Kostor zaprosił mnie na tą aukcję. No i wiadomo, kupiłem sobie tam, żeby nie było, to kupiłem sobie jednego gołębia. Był to gołąb od kolegów Rzepki Marcina. Marka i Marcina. To był gołąb z 14 roku. 67-96. To był gołąb z Geringsów, ale jak i również miał też w sobie ma gołębie siostrę Blixena kawałek dalej. No i okazał się również rewelacyjnym gołębiem u mnie na hodowli. Już bardzo dobre po nim gołębie mam. I złączyłem tego gołębia z samiczką od Stanisława Wzborowskiego 89-12 z 13 roku. To jest pełna siostra tych olimpijczyków i córka złotej pary, którą u Zborowskich no do dzisiaj gołębie siadają bardzo czołowo. Mam tą samiczkę, złączyłem i też przygotowałem mutkę 86-87 po tej parze, ale co jeszcze powiem, po tej samiczce 89-12 w tym roku też mam roczniaka, który ma tam koeficjent 10, był pierwszy, drugi, trzeci, także no też sama szpica. No to jest kolejny gołąbek. Teraz naszykowałem jeszcze jednego gołębia 72-16. Jest to gołąb po gołębiu 84-00 z 11 Jaworski Michalak. To jest pełny syn jedynki i pełny brat samicy Łaskawa, która była sprzedana w tamtym roku na Pipie, jedna z najlepszych. No to ja brata tego gołębia posiadałem, już nie posiadam, bo napisał do mnie taki pan, że bardzo chciałby go kupić i po prostu go sprzedałem. I ten 8400, syn jedynki, był złączony z wnuczką jedynki, czyli jedynka była też złączona z 710, a z dołu była ta samiczka X320, to tam wnuczka Sprinta. No i złączyłem syna jedynki z wnuczką jedynki i przygotowałem też fajnego gołębia 72-16. I ostatnim gołąbkiem, którego przygotowałem, to jest 86-99. To jest po gołębiu 86-60 z 14 roku, to jest pełny syn, znowu tego 270 Pranges, tak super po nim mi gołębie lecą i on był sparowany z olimpijką 408. No też rewelacja na rozpłodzie, a od dołu jest 106 samiczka, też po belgu 215 i po kopmanie z ringloze 410, bo ona jest wnuczką ringloze, a z góry jest tutaj doran dołożony. No myślę, że bardzo, no przygotowałem co najlepszego. Spośród wielu gołębi wybierałem je budową i wszystkim, żeby to tak ładnie wyglądały. Wiadomo, żeby się nie powstydzić to, co się sprzedaje. Także zapraszam na moją aukcję, która będzie po 15 grudnia na naszych gołębiach. No i zachęcam do kupienia. Pozdrawiam serdecznie.